Oni nie mają flesza, jeżeli Mystic trafiłby tutaj huka. I tak się dzieje, słoneczko! Och, Patryku Piórkowski, ty lekki jak poduszka z pierzała Bendiego, na którym to Agorogue wszystkie swoje smutki może wypłakać, jeżeli takie się tylko pojawią. Czy Kolat dalej ma Erkę? Nie ma Cosmic Radiance, to może być dobre dla Polaków, Sylvan. Jeden dobry stun, nawet dwa! Naraz! I Zanzara od razu wchodzi, sygnał dostał, zobaczcie, w tej sytuacji również Szegenda znajduje przeciwnika. Są co prawda te egzosty, ale obrażenia obszarowe ogromne! O, właśnie! I to czerny Kolat! Ponownie! Tila jest słaby, nie oszukujmy się. Mimo tego, że ma nie najgorszą sytuację w złocie, ma tylko 2,5 przedmiotu i nie daje mu to siły wystarczającej, żeby poskromić. To jest stun! Dokładnie tak! Słodziaku, wyłapuje każdego! Najsłodszy na świecie! Teraz te Cosmic Radiance nikomu już nie pomoże! Zaledwie kupi wam czas w tym trudnym okresie! A Shigenda już leci po przeciwnego midlanera i zobaczcie, z jaką werwą, z jaką pewnością siebie Agorogue TT Fighter rozprowadza! Shigenda na smyczy, trzyma jeski, z lewej strony Czekolad eliminuje lidera! I teraz będzie schodził na bota, poinformowanie o tym mał, zawodnicy zaczynają się wycofywać, lecz CC ich zatrzymuje! Do przodu Zanzarach, chyba zbyt ofensywnie, Tolkien za nim goni! Ale jak widać, nie to powinno budzić naszą ciekawość, bo Czekolad z drugim zabójstwem, z kolejnym Shigenda i Agorogue wyeliminowało czterech! Kompletnie dominując bota! I czy szykuje się Ace? Idą pod wieżę, Orn wytrzymały, ale nie aż tak! Czekolad 5-1! To jest w teorii pułapka szykowana przez Agorogue, lecz dajemy się w nią złapać! Nie, Mystic wyczekał do samego końca ten Devour i rywale stracili impet, a my teleportujemy na dolną aleję! Shigenda ma szóstkę! Pro przodu idą rywale, lecz kompletnie ograni przez Flash Woolite'a i Renekton ma najłatwiejszy teamfight we wszechświecie! Teraz pytanie, kogo kolejnego celu dobierzemy? Czekolad tu nadchodzi, żeby w razie czego wyczyścić, lecz to są fragi dla Agorogue! Fragi dla Agorogue! To jest niesamowita riposta, odpowiedź kontra ze strony polskiej drużyny. Nie mamy żadnej fali minionów, która jest dobrze przygotowana, żeby na przykład zagrodzić przeciwnikowi wejściem do bazy, czy teleportacją od Korkiego na backline. Raxo w tym momencie musi uciekać, ale zostanie wyeliminowany. Jednak jest teleportacja. No to póki razem z Matisławem to mogą 2-4 zrobić! No odlatuje Mateusz Zagórski i zgarnie spóźnionego triple killa. Nie ma czakramu, bo to oznacza, że ten Baron trochę wolniej będzie schodził. Teleportacja zagrywana od Wukonga i on wejdzie w Matisława, podrzuci jednego, drugiego, ale Raxo także odpowiada. Jednak widzimy, Szlatan wykopał przeciwnego wspierającego, cały czas nieruszona Kalista, póki nie trafia kluczowym ultimatem, ta warta nie dotrze do swojego rywala, ale i tak praktycznie złapany w objęcia Maokaja. I proszę bardzo, 2 trupy dla Raxo, sensacyjnie 3 trupy dla Raxo, czy on leci po pętę jako wspierający. O, siema Kroxen, dobry flash w twoim wykonaniu, refleks się faktycznie sprawdził, ale to dalej nie znaczy, że wygracie ten teamfight, bo na miejscu jest ekipa remontowa. Szlatan oczywiście w tym wszystkim, niestety nie jest zbyt przyjemnie, ale ten Aatrox, aż mi się przypomniałem Mistrzostwa Świata w 2018 roku. Proszę bardzo, triple kill quadra na konto Puki Style'a, Marburczanin. Ej, to w sumie ma bardzo duży sens, czekaj. Co? Puki właśnie skasował Rejego. Solo kill, tak naprawdę. I spójrz na to, idzie dalej, Puki, co tutaj robi? Quadra numer dwa, quadra numer dwa, quadra numer dwa. I to tak, proszę bardzo, Puki. Ale jako penta, penta Puki, nie! Teraz Raxo próbuje jakiejś inicjacji, zobacz jak szybko to idzie, mówi Star Riders, muszą reagować natychmiastowo. Oj, Raxo zdąży się schować do sanktuarium, to bardzo istotne, mamy tutaj nadal supporta, a Ibo trzyma Nashora, też przytomnie. Pamiętajmy, sceny tu nie ma, to jest 5-4, Ibo inicjuje Biso, ściągnięty na wędkę od Raxo, ten flash, flay, co wyprawia Oscar, poświęci się, czy warto jednak, Ibo oberwał tu od sceny. O, Hazir przerzuca, ratując trochę ten teamfight, który był w tarapatach, double kill dla Feliosa. Okej, jest próba wyłapania. No, w tym momencie może być martwy, zobacz na to, póki Raxo będą go gonić, ale sami chyba są w tarapatach. Bardzo rozstrzelona drużyna Szalkę w tej sytuacji, zauważcie, że Neon właśnie dobrą pozycję znalazł, Raxo wykluczony, a co gorsza, póki staj... Kto jest asasynem w tej sytuacji? I możemy teraz starać się uspokoić całość dzięki dobrym pozycjom Matisława, póki staj... To oni są najważniejsi! 200 lat! Kill! Zabójstwo dla Matisława w tych sytuacjach! Zawsze to wezmą z chęcią! Co jest Sylvan i Lafel jest za do obrażeń? Orn sam w sobie może zostać zatrzymany, 2000 punktów zdrowia, Lurok z tym razem nie może tego ukryć, ktokolwiek zasmajtowany przez Szata, no oczywiście, ale ta walka może przesądzić o całej tak naprawdę grupie dla Kik i zobaczy, że w tej sytuacji Sertus już nie ma go na miejscu, a póki Style strzela i zadaje ogrom obrażeń, nauczył się tego na polskiej scenie, wywozi teraz zagraniczniaków, triple kill na jego konto. Ten Herald może być ważnym czynnikiem w tym meczu. Wydaje mi się, że Zoe tu jest zdecydowanie mocniejsza niż Korki. O,
Oj, powinno w tym miejscu już się kiedyś podziały na prawdopodobne rzeczy, jednak w tym momencie Szemek sporo obrażeń, zobaczcie, że Szlatan ma duże problemy, ale to właśnie Ibo może być głównym bohaterem, zgarnięty Herald, nawet nie wziąłem przez kogo, ale to Szemek podpalony, zignajdowany, jednak leczy się, Flash dostępny, uciekaj z tego miejsca, Hustlin Beast, to on będzie kolejną ofiarą, a padło stary tak. Się sypią, gwiazdy z nieba lecą, double kill na konto Ibo i tak jak powiedziałem, to jest dla niego ziemia święta, w tym miejscu już nawet Pentakilla zaliczył. Idzie dalej, zobacz na to, jeden, drugi sweet spot i triple kill na konto polskiego top lanera 4-0. Patrzy na to, ile się dzieje. I patrzy na Ibo na plecach. Będzie bestia! Prosto z Polski! Simba. I wie, kogo łapać Blurzor? A kto to w ogóle jest? Zobaczcie, że Ultimate Tukuyego, który miał całe nacje wstrząsać w osadach, nie był w stanie tutaj znaleźć odpowiedniego celu. Triple kill na jego konto. Kik to robi! Simba. Polski finał! To chyba nadchodzi, bo to jest ace!